Dzień dobry. Osoby zaczynające swoją przygodę z Aikido, jak również obserwatorzy z zewnątrz, często zadają dużo pytań na temat technik wykonywanych, schwytów za przedramiona. Faktycznie, na początkowym etapie nauki jest szczególnie dużo tego rodzaju technik. Skąd to się wzięło? Dlaczego w Aikido takie elementy występują? Można powiedzieć przecież, że są niepraktyczne. Otóż należy wiedzieć o tym, że Aikido jest sztuką walki, a nie sportem walki. Między sztukami a sportami walki jest dużo zasadniczych różnic. Twórca Aikido, zanim stworzył to, co dzisiaj nazywamy Aikido, trenował przecież tradycyjne japońskie sztuki walki, które swoimi korzeniami sięgały średniowiecza. Największy wpływ tutaj miały różne szkoły jujitsu oraz kenjitsu. Jeśli chodzi o techniki jujitsu, to oprócz form otwartych rąk, czyli walki wręcz, występował tam przecież bardzo bogaty asortyment technik, które były ukierunkowane na przejęcie kontroli nad uzbrojonym przeciwnikiem, nad przejęcie kontroli nad bronią, czy to mieczem, czy to włócznią, bądź wręcz nad rozbrojenie tego przeciwnika. Stąd też właśnie w Aikido, które przecież bazuje na tych tradycyjnych systemach, występują techniki, które swoim pierwowzorem sięgają do form czy to kontroli miecza, czy też rozbrojenia przeciwnika. Dlatego dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka technik, kilka relacji pomiędzy technikami wykonywanymi z mieczem, a technikami wykonywanymi z chwytu za przedramię. Poza tym jest jeszcze jeden istotny aspekt takiego treningu. Otóż jest on dla nas, po pierwsze, na tym początkowym etapie bardzo bezpieczny, dlatego że przy chwycie nic nie grozi osobie, która wykonuje technikę. Po drugie, jest wtedy dużo czasu do tego, aby ruchy lepiej zrozumieć, aby przećwiczyć je dokładnie od strony technicznej. A więc są to takie walory szczególnie istotne dla osób początkujących. Bezpośredni kontakt z przedramieniem drugiej osoby daje nam możliwość studiowania ruchu, daje nam możliwość swobodnej obserwacji tego, jak nasza technika działa na partnera, jaka jest mechanika ruchu, jak działają stawy, gdzie jest granica bólu dla drugiej osoby, która odbiera technikę. Tak więc taki trening, poza tym aspektem praktycznym, o którym wspomniałem wcześniej, ma również taki walor dydaktyczny.